Przyjaciel osób niepełnosprawnych to organizowany przez miasto plebiscyt promujący wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Higienistka i stomatolog w każdej szkole to pomysł Prawa i Sprawiedliwości na poprawę zdrowia Słupszczan. Klub Czarnego Krążka gościł wczoraj Zbigniewa Bałbatuna, cenionego gitarzystę i akompaniatora. Zapraszamy również na wystawę pod tytułem Słupsk wczoraj i dziś. Po raz 10 władze Słupska szukają przyjaciół osób niepełnosprawnych. Taką nominację można otrzymać w 3 kategoriach: firma lub instytucja wspierająca niepełnosprawnych, organizacja pozarządowa i osoba prawna. Aby takie wyróżnienie otrzymać, trzeba dostać jak najwięcej głosów, które można oddać za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ratusza. Konkurs Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych jest skierowany do środowiska osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Są 3 takie kategorie. Organizacja pozarządowa, fundacja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, instytucja, firma działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i osoba prywatna działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. Oczywiście nie muszą to być stricte działalność tych firm związana z osobami niepełnosprawnymi, ale zależy nam na tym, aby nagradzać i dziękować instytucjom, osobom prywatnym, firmom, które wspierają w trudnej drodze osoby z niepełnosprawnością. Inicjują różne działania. Pracownicy pracują na przykład jako wolontariusze w organizacjach pozarządowych. Tu również możemy nagradzać instytucje czy organizacje pozarządowe, które mają statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Ale kapituła konkursowa za każdym razem ocenia te działania wychodzące poza zakres statutowych obowiązków czy statutowych działań. Równocześnie ogłoszono konkurs pod tytułem Zobacz mój świat, który skierowany jest do osób niepełnosprawnych. Konkurs podzielono na 2 kategorie – prace plastyczne oraz twórczość literacką. Jak życie pokazuje, osoby niepełnosprawne częściej decydują się na rysunki. Konkurs nazywa się Zobacz mój świat i skierowany jest do środowiska osób niepełnosprawnych w 2 kategoriach – kategorii literackiej i plastycznej. Prace można nadsyłać do 30 listopada. Technika plastyczna jest dowolna, natomiast w przypadku techniki literackiej nie może praca przekroczyć 3 stron. Termin przesyłania prac oraz zgłaszania nominacji mija 30 października. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku. Robert Kujawski, kandydat na prezydenta Słupska z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział, że jego ugrupowanie w przyszłej kadencji będzie chciało wprowadzić w szkołach system profilaktyczny, który obejmować miałby pomoc pielęgniarki i higienistki oraz profilaktykę stomatologiczną. Na te 2 aspekty szczególną uwagę zwracają rodzice. Kandydaci na radnych, którzy startują z naszych list, są to lekarze, są to pielęgniarki, są to nauczyciele, a także z naszych rozmów z rodzicami wynika, że pojawia się problem opieki, takiej podstawowej opieki dentystycznej czy opieki higienistycznej w szkołach. Ja jako kandydat na prezydenta oraz kandydaci na radnych startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości chcemy w przyszłej kadencji wprowadzić do słupskich szkół elementy podstawowej opieki stomatologicznej oraz podstawowej opieki pielęgniarskiej, jeżeli chodzi o kwestie profilaktyki i higieny. Przypomnę, że my jako samorząd chociażby realizowaliśmy program profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi HPV. Jak dodał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku, koszt przywrócenia do szkół higienistek i stomatologa to kwota około 200 tysięcy złotych rocznie. Skąd wziąć na to pieniądze? Trzeba wstrzymać dodatki funkcyjne dla urzędników ratusza, a to już zupełnie wystarczy, aby wprowadzić w życie nasz pomysł, dodaje kandydat na prezydenta Słupska. Gościem wczorajszego spotkania pod szyldem klubu Czarnego Krążka był Zbigniew Bałbatun, ceniony gitarzysta i pedagog, absolwent kierunku wychowanie muzyczne na słupskiej WSP i nauczyciel gry na gitarze w Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku. Bardzo się cieszę, że przyjął nasze zaproszenie, bo śmiem twierdzić, że to jest nie tylko mój dobry znajomy, ale właściwie przyjaciel. I znam Zbyszka też nie tylko od strony jakiejś gitarowej, muzycznej, ale też po prostu ludzkiej. I warto zapraszać dobrych ludzi w dobre progi. Zgromadzeni w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej goście mogli usłyszeć kilka ciekawych gitarowych aranżacji odegranych na żywo.
Zbigniew Bałbatun jest pomysłodawcą i dyrektorem festiwalu Jesienny Przeciąg Gitarowy, a także współzałożycielem i prezesem Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego Makrofon. Współpracuje również z Teatrem Rondo, Słupskim Ośrodkiem Kultury i Filharmonią Sinfonia Baltica. Przypominamy, że 10. edycja jesiennego przeciągu gitarowego startuje już 25 października. Festiwal ma już 14 lat, bo pierwsza edycja była w 2001 roku. Po drodze były przerwy, w zeszłym roku była edycja 9,5, żeby złapać rozpęd do tej 10. jubileuszowej. No i też muszę powiedzieć, bardzo nawet chcę powiedzieć, że festiwalu nie byłoby bez moich przyjaciół. W sobotę na scenie Filharmonii przy ulicy Jana Pawła II wystąpi grupa Berlin Guitar Quartet w towarzystwie Słupskiej Orkiestry pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza. Repertuar kwartetu opiera się na impresjonistycznej gitarze hiszpańskiej z wyraźnymi wpływami baroku. Dzień później w Teatrze Rondo usłyszymy nowocześniejsze brzmienia, za które odpowiadać będą polscy wirtuozi fingerstyle. Piotr Krępeć, Piotr Słapa oraz bluesman Romek Puchowski. Bilety w cenie 35 i 25 zł można jeszcze nabyć w kasie Filharmonii. Już w najbliższą sobotę o godzinie 12 w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku wystartuje wystawa zatytułowana Słupsk wczoraj i dziś. Zapraszamy serdecznie. Ta wystawa to jest taka, można powiedzieć, sentymentalna podróż w przeszłość. Na wystawie staramy się pokazać zdjęcie przedwojenne, ale głównie skupiamy się na tych zdjęciach po 1945 roku i prezentujemy zdjęcie danej ulicy, kwartału miasta, obiektu, budynku jakiegoś, użyteczności publicznej, jak wygląda obecnie. Zdjęcia do wystawy, te współczesne, wykonał głównie pan Jan Maziejuk i on tutaj tak nas też zainspirował, żeby taką wystawę porównawczą zrobić. Dostarczył nam bardzo dużo swoich zdjęć z lat 2011-2014 i te zdjęcia wykorzystaliśmy oczywiście w niewielkim stopniu, ale głównie skupiliśmy się na tych zdjęciach powojennych, żeby pokazać to, co już mówiłam wcześniej, jak miasto zmieniło się. No niektóre obiekty czy budynki pozostały nadal takie same, a niektóre zmieniły się nie do poznania, na przykład ulica Starzyńskiego. Tam był kiedyś taki zajazd pocztowy, którego nie ma i na zdjęciach będzie można zobaczyć, jak ta ulica wyglądała przed wojną, w latach 60., 70., 80. po wojnie, co się stało z tym zajazdem pocztowym, no i jak pięknie po rewitalizacji wygląda obecnie i podobnie z innymi miejscami. Na wystawie zaprezentowany będzie również krótki film dokumentujący wspomnienia słupszczan, którzy przybyli na Pomorze w 1945 roku. To są wspomnienia ludzi, którzy przyjechali bądź zostali tutaj po 1945 roku w Słupsku. Króciutki filmik, który mówi, co się im w tym mieście spodobało albo dlaczego tutaj zostali. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających do 15 lutego 2015 roku. Relacje z imprezy zobaczyć będzie można na naszej stronie już w najbliższy poniedziałek, 27 października.